Siema tak w ogóle. Siema, ale mnie głowa boli. Ja nie mogę. Co się stało? Wczoraj wyszliśmy sobie do baru pogadać sobie, wiesz, tam na jakieś swoje tematy. Jakie? Polityka. Witamy w kolejnym odcinku i co ty na to? Dzisiaj zajmiemy się... polityką. A jakie ty masz preferencje polityczne? Preferencje preferencjami, ale ja ci powiem, że większość ludzi nie ma zdania na ten temat. Wydaje mi się, że w ogóle polityka ludzi za bardzo denerwuje. A mnie się wydaje, że ludzie bardzo interesują się polityką. Jest to główne zagadnienie. Każdy powinien chodzić na wybory, każdy ma jakieś preferencje swoje, bo to jest całkowicie naturalna rzecz według mnie. Tak czy inaczej, nikt nie ma jakiejś wiedzy na ten temat, żeby mieć swoje własne poglądy polityczne i tak dalej, tylko mają poglądy z telewizji. Poczekaj, w takim razie rozumiem zakładzik, tak? Zakładzik, tylko wiesz co? Tak. Tym razem załóżmy się o 5 dych, bo ostatnio troszeczkę... Nie ma problemu. Jaki jest punkt zakładu? Ja dostaję punkt wtedy, kiedy ktoś nie ma żadnej opcji politycznej albo się nie interesuje polityką. Czyli ja dostaję punkt wtedy, kiedy ktoś jest za jakąś partią, czy powiedzmy jakąś władzą, czy czymś takim. Dokładnie. Sprawdźmy to. Robert? Gdzie jesteś? Robert? Robert, czekamy cię. Robert. Pijany chyba jest. Chyba na rynku. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu I co ty na to? Po raz kolejny znajdujemy się na Starym Mieście w Toruniu specjalnie dla was, żeby zbadać opinię Polaków na temat polityki. Program I co ty na to? Za jaką opcją polityczną jesteś? W sensie, czy za partią rządzącą, czy jakaś alternatywa? Prawdę mówiąc, nie interesuję się właściwie w ogóle polityką. Za jaką opcją polityczną jesteście, dziewczyny? Najlepiej za żadną. Czyli najlepiej nie głosować i nie interesować się, czy może jakaś alternatywa? Może nie partie polityczne, tylko może w ogóle coś innego? Nie, no ogólnie, no to trzeba głosować, tak, no bo każdy głos się liczy moim zdaniem, no i... Trzeba decydować o własnym losie. Dokładnie. Zgadza się, czyli za czym jesteście? Za czym jesteśmy? Można strzelać. Strzelaj ty, jesteś najlepszy. Strzelaj, nie, ty jesteś strzelnią najlepszy. Dobrze, czyli jakie mamy opcje do wyboru? No masz różne partie polityczne do wyboru, ewentualnie jakaś alternatywa, może, nie wiem, może anarchia, może w ogóle bezpartyjnie. Jak myślicie, za czym jesteś, co jest wam najbliższe? Co jest nam najbliższe, kochana? No nie wiem, dobra, wybierzmy, że Platforma Obywatelska. Czyli za partią rządzącą w tej chwili. Tak. Za jaką partią polityczną jesteś? On jest... Dziękuję bardzo. Zdecydowanie lewicowy. Lewicowy, tak? Jestem antypolityczny. Dokładnie. Za jaką opcją polityczną pan jest? Ja za PO. Nie jesteśmy za żadnymi partiami, się polityką. W programie Co ty na to? Za jaką opcją polityczną, dziewczyny, jesteście? Nie, żadną. W sensie, czy za partią rządzącą, czy jakaś alternatywa? Alternatywa, a jakaś? No nie wiem, nie znam się na polityce. Ja jestem bez opcji politycznych, proszę pana. No wydaje mi się, że nie jest to może ideał, czyli strzał w dziesiątkę, ale najbliżej dziesiątki dzisiaj to jest Prawo i Sprawiedliwość. Za jaką opcją polityczną jesteście, dziewczyny? Nie, za żadną. Ojej, no ja w ogóle za polityką nie jestem. Za jaką opcją polityczną pan jest? Żadną. Za jaką opcją polityczną pan jest? Za żadną. W tej chwili nie mam zdania i nie jestem żadną opcją. Jestem apolityczna. A jesteśmy obie apolityczne. Nie interesuje zdecydowanie. Nas polityka. Zdecydowanie. To znaczy brak zainteresowania w ogóle polityką. Zdecydowanie. Niech się dzieje co chce, tak? Niech się dzieje co chce. Nie mamy na to wpływu. Nie jestem w ogóle mi polityka, że tak powiem, jak to się ładnie mówi. Nie interesuje, rozumiem, tak? No. Czyli niech się dzieje co chce, pan nie głosuje, nie interesuje się, czy to jeszcze inaczej trochę wygląda? Wolałbym, żeby się dobrze działo, ale nie głosuję rzeczywiście. Jesteśmy bez opcji. Jestem bezpolityczna. Za jaką opcją polityczną państwo są? My żadną. Za żadną opcją polityczną. Jesteśmy neutralni. Za jaką opcją polityczną państwo są? Zdecydowanie za Platformą Obywatelską. Czyli za partią rządzącą w tej chwili państwo. Zdecydowanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Program I co ty na to? Za jaką opcją polityczną jesteście? Ja głosowałem na wszystkich. Czyli na wszystkich, tak? Tak? A jeszcze pytanie w sensie, czy za obecnym rządem, czy jakaś w ogóle inna alternatywa by wam odpowiadała?
inna alternatywa zdecydowanie. Ja od zawsze powtarzam, wysadzić wszystko w pizdu i zacząć budować od nowa. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Może się trafi ktoś dobry, ale wątpię. Nie tutaj. To za jaką opcją polityczną jesteście? Dziękuję, żadną. Dzień dobry, witam serdecznie. Program I Co Ty Na To? Za jaką opcją polityczną jesteście, dziewczyny? Żadną. Za tym rządem na samym początku byłem, stałem bardzo mocno. Bardzo ten rząd podziwiałem, byłem za tym rządem. Nigdy nie lubiłem PiS-u. Cieszyłem się, że Platforma wygrała, oczywiście. A w tej chwili ten rząd tak mnie zawiódł, że uważam, że już gorszego rządu nie ma. I mimo, że z poglądem PiS-u się nie zgadzam, to już bym chyba wolał na PiS zagłosować. Się nie znam. Nie mam zdania. Nie macie zdania na temat polityki? No. Za jaką opcją polityczną pan jest? Nie, wiecie co, że ja bym wam powiedział, za kim ja jestem. Proszę powiedzieć, właśnie o to chodzi. Nie. Jaką opcją polityczną jesteście, dziewczyny? Muszę się wypowiadać na ten temat. Tak. A nie chcę. Znaczy chodzi mi o to, czy jesteście za obecnym rządem, za partią rządzącą, czy jakaś alternatywa może? Nie jestem za opcją rządzącą. Nie jesteś za rządem, rozumiem. Tak. Ale nie chcę się wypowiadać, za kim jestem. Tak? A czemu? Za kim jesteś? Nie, nie chcę odpowiadać na to. Za PiS-em? Nie. SLD? Nie. KGB? Za nikim. Za nikim, rozumiem. Za sobą. Może nie za sobą, ale myślę, że potrzebujemy czegoś świeżego. Coś nowego, świeżego. Najlepiej ludzie młodzi może? Tak. Przepraszam bardzo, program Co Ty Na To? Za jaką opcją polityczną pan jest? Szczerze panu powiem, że nie ma z czego wybrać. Przestałem się polityką interesować już dłuższy czas. W końcu jest! Dlaczego 5 dni tylko się założyłem? Dlaczego? Nie moja wina. Słuchaj, gratuluję. Mam nadzieję, że kolejny zakładzik... Pieniążki dla mnie, pieniążki. A. Sorry, proszę. Dziękuję. 50 zł umówione. 150. Gratuluję ci wygranej. Ej. To ludzie przemówili, nie ja. Przykro mi. Ty po prostu przegrałeś. Mogę się nie zakładać. To masz jest hazard. Rację, masz rację. I tym sposobem zapraszamy do kolejnego odcinka I Co Ty Na To? Zapraszamy, bądźcie z nami i subskrybujcie nasz kanał.